Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał, król Herod przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców. I wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie znakaz, żeby nie wracali do Heroda, Inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo pańskie. Uroczystość objawienia pańskiego, czyli popularnie nazywana uroczystością trzech króli, jest uroczystością starszą niż święto uroczystość Bożego Narodzenia. Nasi bracia prawosławni właśnie 6 grudnia mają święto Bożego Narodzenia. W Ewangelii Świętego Mateusza w pierwszym rozdziale widzimy genealogię, widzimy też Świętego Józefa, który przyjmuje Jezusa jako swojego syna, choć to jest syn Boży, otrzymuje we śnie nakaz nie bój się wziąć do siebie małżonki Maryi do siebie, bo z Ducha Świętego jest to co się w niej poczęło. I można by powiedzieć, że widzimy, że Tutaj pochodzenie Syna Bożego jest od Boga i od narodu wybranego. Więc jest szczególnie posłany do narodu wybranego. Ale nie tylko. W drugim rozdziale widzimy mędrców ze wschodu, Pogan, którzy przychodzą, którzy inną drogą niż drogą przez objawienie Boże, raczej mają objawienie przez naturę. W naturze Pan Bóg, kiedy stwarzał, ten cały świat w tejże naturze zapisał pewną informację. Dzisiaj naukowcy, którzy badają gwiazdy, badają cały świat, czy ten makrokosmos, czy mikrokosmos, zauważają, że oprócz materii i energii, którą możemy jakoś obliczyć, jest jeszcze jakaś informacja zawarta w tym wszystkim. Tę informację można opisać różnego rodzaju prawa, którymi. Się rządzą różne zjawiska fizyczne, chemiczne, kosmiczne. To wszystko można objąć siatką matematyczną, napisać wzory. W tym wszystkim jest jakiś sens. Są jakieś kody genetyczne. W tym wszystkim widzimy jakąś myśl, jakiś sens, jakiś nawet logos. I w tych gwiazdach ci mędrcy, ci filozofowie, podobnie jak filozofowie greccy, potrzebowali pewnego światła rozumu, żeby poznać. Drogę do Stwórcy poprzez stworzenia, tak też i ich prowadziła pewna gwiazda. Nie wiemy, co to była za gwiazda. Ważne jest to, że przez nią, przez te znaki, które Pan Bóg zostawił, tu w świecie potrafili odczytać, bo byli mądrzy, odczytać, jak dojść do samego Boga. Jest to pewnego rodzaju Droga po omacku, i jeżeli ktoś spotyka Chrystusa, już wtedy nie wraca do pogaństwa tą samą drogą, tylko raczej staje się głosicielem Jezusa Chrystusa i zaprasza innych do oddawania mu czci, oddania mu pokłonu. Główny powód, dlaczego oni wyszli, to była chęć, pragnienie oddania pokłonu królowi i złożenia mu darów. Wiemy, że jakieś dwa lata. Mogli iść. Może krócej, a może właśnie te dwa lata, co naj, najdłużej dwa lata, ponieważ dwa lata była widoczna ta gwiazda na niebie. I zauważmy, że ci mędrcy, nazwani po grecku magoi, nie, nie oznaczali w tamtych czasach jak, jakichś tylko jakichś szamanów, zaklinaczy, którzy trudniliby się magią, czarami, ponieważ na Pałac Królewski, do Jerozolimy w ogóle byli nie wpuszczeni. Izraelci bardzo mocno zwalczali wszelkie przejawy maki, czarów, uprawiania wróżb, wywoływania duchów, spirytyzmu. To wszystko było zakazane, bo tego zakazuje Pismo Święte. Natomiast ci, którzy trudnili się pracą naukową, byli badaczami nieba, może tworzyli pewnego rodzaju kalendarze. Że zajmowali się szukaniem zrozumienia tego świata jacyś mędrcy, jacyś filozofowie, byli poważani we wszystkich środowiskach i wszystkich kulturach. W związku z tym, kiedy przybyli do Jerozolimy, znaleźli miejsce przed tronem króla Heroda. Król Herod był marionetkowym królem ze względu na to, że tak naprawdę to było królestwo pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego. Była okupacja rzymska. To Cezar był wtedy Prawdziwym władcą. Aczkolwiek tak naprawdę władcą jest naprawdę Bóg. Ale człowiek myśli sobie, że Bóg może być dla niego konkurentem. Czasem go chce wyprosić, a nawet zapić. I ci mędrcy ze wschodu, kierowani gwiazdą, pragnieniem oddania pokłonu królowi, przychodzą do Heroda, i Herod, od razu, kiedy o tym słyszy, jest cały przestraszony a z nim cała Jerozolima cała Jerozolima wpada w przerażenie jakby potwora zobaczyli boją się dwie różne postawy mędrcy pragną być blisko Chrystusa oddać Mu pokłon, ofiarować Mu coś z siebie tamci boją się że coś stracą że zabiorą im panowanie, władzę że to inni przestaną im oddawać pokłon i to są dwie różne postawy. Postawa mędrców to postawa pokory, a postawa wykształconych ale postawa pychy, która nie dopuszcza do serca Boga. Można być świetnie wykształconym, znać wszystkie prawdy, też Boże, znać Pisma Święte, ale mieć w sercu pychę. Być tylko znawcą Słowa, wiedzieć o Słowie, ale nie żyć Słowem. Można mieć wszystko w umyśle, a serce mieć puste, zamknięte na Boga. Święty Paweł w liście do Rzymian ostrzega, że taka postawa powoduje, że człowiek zaczyna zamieniać prawdę Bożą na kłamstwo. Choć poznał Boga, ale nie oddał Mu czci jako Bogu, nie dziękował Mu, nie, nie, nie dał pewnej, pewnego wyrazu wdzięczności, pokłonu, daru, to, co, co to wywołuje w człowieku? Nikczemnienie umysłu. Umysł staje się znikczemniony, czyli taki no, przestępczy wręcz. Można by powiedzieć, że to jest człowiek wtedy pełen podstępu, pełen zakłamania. Co jednego myśli, co jednego mówi. Tego przykładem jest Herod, który co innego powiedział mędrcom ze wschodu, a co innego planował. Wcale nie, nie chciał oddać pokłonu dziecięciu, tylko chciał wiedzieć, gdzie ono jest, żeby go zabić. A mówił, powiedzcie, przyjdźcie, powiedzcie, gdzie ten, to dziecko jest. Nie. To jest właśnie postawa, jak to później Pan Jezus powie o Jego Synu, też Herodzie, tylko antypasie, że to jest chytry lis, cwaniak. Uważajcie na cwaniaków. Pomogą was wykiwać. Tak samo uczeni w Piśmie. Wiedzieli, w jakim mieście ma przyjść na świat Mesjasz. Ale czy się wybrali? Czy wstali z kanapy i poszli sobie? Tak jak ja tu sobie siedzę na tej kanapie. No właśnie to jest zaproszenie dla nas uczonych, którzy uczymy się Słowa Bożego, żeby po takim właśnie medytowaniu, rozważaniu Słowa Bożego wstać i iść do Chrystusa. Może właśnie upaść na kolana. Ojciec Pijo mówi tak. Ludzie szukają Boga w książkach, ale znajdują go na kolanach. Sam przed odprawieniem mszy świętej kilka godzin adorował pana Jezusa ukrzyżowanego. Oddawał mu pokłon, cześć, na kolanach. Coraz rzadziej widzi się ludzi długo kręcących na kolanach. Kiedyś byłem bardzo zbudowany tym, jak. Na rekolekcjach dla małżeństw, dla całych rodzin, akurat to był Sylwester, inni poszli tam coś w tym czasie e, przygotować, bo tam o 12 mieli coś e, jeszcze jakby przywitać, <grytanie> ten nowy rok, a w tym czasie ja poszedłem do kaplicy, tak w kącie sobie uklęknąłem, żeby odmówić różaniec i zauważyłem taką scenę dwóch braci ze szkoły podstawowej, dwóch chłopców, Weszło przed Najświętszy Sakrament, zaczęli klęczeć, jeden z tych starszy wziął Pismo Święte i naklęcząco przeczytał scenę Bożego Narodzenia. Po przeczytaniu odmówili różaniec, dzienną dziesiątkę właśnie, jako rozważanie to było przeczytane, ten właśnie fragment z Ewangelii. Ci mali chłopcy wiedzieli jak rozważać Słowo Boże, jak modlić się na różańcu, byłem bardzo zbudowany. W tym czasie, kiedy inni myśleli o zabawie, o śpiewie, o tańcu, bo przecież nowy rok się zbliża, za chwilę wybuchną korki szampanów, wybuchnie, powiedzmy, te z fajerwerki, a oni w tym czasie klęczeli, modlili się. Zresztą o 12 tak naprawdę po jakimś tam e, wybuchach, fajerwerkach, którzy ktoś tam przynieśli, poszliśmy do kaplicy i mieliśmy mrze świętą po prostu modliliśmy się w tym czasie. I byłem bardzo zbudowany postawą tych właśnie chłopaków małych. To jest nadzieja. Myślę, że dużo jest takich przykładów i dzisiaj w Polsce, i za granicą takich małych gwiazd, w tej ciemności, na tej <grymianie> firmamencie świata pojawiają się takie gwiazdki. To są właśnie ludzie, którzy rozpraszają te ciemności swoją wiarą. I można by powiedzieć, że. Ci mędrcy ze wschodu idą w swoich ciemnościach. Nie idą wtedy, kiedy jest światło, kiedy świeci słońce, ponieważ nie widać gwiazd. Gwiazdy są niewidoczne. Jedyną gwiazdę widać, czyli słońce, ale innych gwiazd nie widać, i w związku z tym musieli wędrować po nocy. Jakże ciężko w tamtych warunkach, 2000 lat temu, kiedy nie było dróg, kiedy było pełno węży, pełno skorpionów i też zbójców na drodze. Było trudno wędrować w nocy za gwiazdą, a jednak podjęli ten trud, ten wysiłek i ryzyko. I można mi powiedzieć, że czasem my w naszym życiu możemy również przez te swoje ciemności bardziej zbliżać się do Pana Boga, bo zaczyna się pojawiać w tej ciemności pragnienie spotkania z Bogiem pragnienie oddania Mu swojego życia. Panie Boże, rozwaliło mi się życie, ale już nie wiem, co zrobić. To teraz Ty, Ty się tym zajmij, Ty weź to wszystko w swoje ręce. Kiedyś było mi dane że kolekcję w Anglii, w miejscowości Coventry, w parafii polskiej św. Stanisława Kostki. Jeżeli ktoś to będzie słuchał z parafii, to serdecznie pozdrawiam. I ksiądz proboszcz, ksiądz Andrzej, wtedy opowiedział mi taką historię. bo Tam widziałem taką kobietę ubraną w takie hinduskie sari, z taką kropką na czole, która jako jedyna w tej okolicy, kiedy przechodziła ko kościoła katolickiego, zatrzymywała się, składała ręce i bardzo głęboko się kłaniała. I ksiądz Prowóz powiedział, że nawet napisała podziękowania dla pana Jezusa, i w gablocie to podziękowanie wisiało wtedy, jak wtedy byłem. I opowiedział taką historię, że kiedyś przyszła ta kobieta i zapytała się, czy mógłby on pomodlić się do swojego Boga, Ponieważ jej brat miał ciężki wypadek samochodowy i niestety leży w szpitalu. Nie wiadomo, czy przeżyje ten wypadek. Po jakimś czasie zobaczy, że ta kobieta z jakimś mężczyzną przyszła i przedstawiła, że to jest właśnie ten jej brat, za którego ten ksiądz się modlił, właśnie cudownie wyzdrowiał. I zapytała się, czy mogą się teraz przed tabernakulum. Upaść na kolana i mogą podziękować Bogu Jezusowi Chrystusowi. No powiedział tak, oczywiście, proszę bardzo, otworzył im kościół. Oni, przed naświętszy sakrament, upadli na kolana, oddali głęboki pokłon i bardzo długo coś tam mówili sobie. Znaczy w ciszy, pewnie tam swoimi słowami dziękowali. I można powiedzieć, że przecież oni nie są chrzczeni, że nie, nie przyjęli wiary. Ale gdzieś już na tej preamburze, czyli takim przedpolu wiary, są blisko, niedaleko są Królestwa Bożego. Może czasem oni nas bardziej mogą nauczyć takiego szacunku, takiej czci, takiego oddawania pokłonu Panu Bogu. Tak jak na przykład no wielu może krytykować muzułmanów, ale ja ich szanuję za taki wielki szacunek do Pana Boga poprzez przygotowanie się do tej modlitwy, przez rytualne obmycie, przez jakiś taki rodzaj szacunku do Boga i przez takie bardzo duże uniżenie się przed Bogiem poprzez taki głęboki skłon, aż do czołem dotykają ziemi. To jest wielkie uniżenie. Nie wyobrażają sobie takiej modlitwy przed Bogiem na stojąco, noga na nogę. Nieraz ludzie sobie przychodzą do kościoła i so, siedzą w kościele założonymi rękoma, zakładają nogę na nogę i sobie tam o, przebędą pół godziny, godzinę no tam staną, może trochę też przykrękną, na, albo ukucną, niektórzy kłócają. Czy to nie jest brak szacunku? Czy nie powinniśmy się właśnie od tych pogan, którzy są w innych religiach, którzy po omacku szukają Boga i oni mają większy jakiś szacunek do swoich wyobrażeń niż my do prawdziwego Boga w najświętszym sakramencie? To jest niewyobrażalna różnica, której sobie nie zdajemy sprawy. A czasem może brak tego szacunku powodować, że zaciągamy winę. Może tak być. Czy Herod nie zaciągnął winy? Czy ci uczeni arcykapłani i uczeni w piśmie nie zaciągnęli winy, że nie oddali pokłonu Chrystusowi? Hmm, to jest pytanie. Trzy razy pojawia się to pragnienie, to słowo, że przyszli oddać mu pokłon. W prorokstwie Izajasza czytamy, w 60. rozdziale, na początku takie słowa u Izajasza. Powstań, świeć, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą i pójdą narody do Twojego światła. Królowie, do blasku Twojego wschodu. Dlatego też nazywamy tych mędrców, popularnie mówimy ich nazywamy królami, jakby przedstawicielami pewnej władzy pogańskiej. Pod wpływem tego proroctwa Izajasza tradycja przekazała, że było tych y, królów, właśnie trzech, bo były trzy dary, nawet ich nazwano Kacper, Melchior i Baltazar, ale to już w apokryfach, nie z samej Ewangelii. Co nas interesuje, to przede wszystkim to fakt, że ten pokłon, który oddali, chcieli oddać, potem oddali ci mędrcy ze wschodu, miał charakter należny tylko i wyłącznie Bogu. Bo wiemy, że kiedy Pan Jezus był kuszony na górze, kuszenia, i diabeł, szatan pokazał mu wszystkie królestwa, i powiedział, że mu odda wszystkie królestwa pod warunkiem, że odda mu pokłon, i służy to samo słowo. Pan Jezus powiedział, że tylko Bogu będziesz się kłaniał. Pokłon należy się tylko i wyłącznie Bogu. Nie będziesz oddawał czci nikomu więcej. Warto sobie też tak zadać pytanie: komu ja tak naprawdę oddaję cześć i chwałę? Może sobie, sam sobie służę. Może komuś, kto od kogo zależy, kogo się boję. Są tacy, którzy ciągle. Dzień dobry, dzień dobry, ale jednak wszystko nie mają poczucia własnej godności. A może służą swojemu majątkowi, swojej władzy, swojemu poczuciu bez, bezpieczeństwa. Albo że po prostu yy, napełnieni lękiem służą temu, który ich straszy, po prostu. Ludzie pod wpływem lęku, załamania mogą źle wybierać. Niektórzy nawet podpisują cyrograf i oddają swoją duszę szatanowi, ale to są oczywiście wyjątki, bardzo tragiczne wyjątki. Dzisiaj warto sobie uświadomić, że człowiek staje się pełni człowiekiem, kiedy jest zjednoczony z Bogiem właśnie poprzez uniżenie. Maryja, ona sama śpiewała w domu Zachariasza u Elżbiety, że wielbi dusza moja Pana. Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Święty Piotr napisał, Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę. To uniżenie się ma wyrazić pokorem. Człowiek pokorny przyjmuje łaskę. Można mi powiedzieć, tak jak jest w prefacji, że nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. Tak samo nasze pokłony, nasze... Uniżenie przed Bogiem, nasze klęczenie, nasze, też można powiedzieć takie uniżenie, że jest modlitwa pozycji leżącej krzyżem. Tak jak kandydaci do święceń modlą się podczas litanii do wszystkich świętych. No te uniżenia, te pokłony, to klęczenie, to nawet leżenie krzyżem, niczego Bogu nie dodają, tak naprawdę, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. To my sami przyjmujemy łaskę. Kardynał Stefan Wyszyński, który nie wiedział co zrobić, jak podjąć decyzję, bo przeżywał różnego rodzaju rozterki, lęk, w innych krajach komunistycznych prymasi byli zabijani, więzieni, tak jak na przykład został rozstrzelany w Jugosławii, nie wiedział co zrobić. Był w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej na Jasnej Górze i poprosił, żeby sam mógł się modlić całą noc w ciemności tą gwiazdą dla właśnie kardynała, stała się Stella Maris, gwiazda morza, czyli Maria, Miriam, gwiazda morza, też ta ikona Matki Bożej Jasnej Górskiej jest taka przedziwna, bo sama, sama Maria jest nazwana gwiazdą, ta ikona jest nazwana ta, która wskazuje drogę. Możemy powiedzieć, że gwiazda wskazuje drogę. Drogą jest Jezus Chrystus drogą jest Jezus Chrystus, który udziela swojego ducha, abyśmy mieli siłę, światło iść tą drogą i żebyśmy doszli do Boga Ojca, do nieba. I tam właśnie prymas Wyszyński całą noc modlił się w sposób najbardziej uniżony, leżąc krzyżem. Kiedy jego kapelan rano przyszedł, pomógł mu wstać, zobaczył inne oczy tego sługi Bożego prymasa Wyszyńskiego. Spokojne Napełniona siłą, mocą, i powiedział: Wiem, co zrobię. Już mam pokój serca. Ten pokój wynika z modlitwy, z unierzenia. Jest taka zasada lex orandi, lex credenti. Czyli prawo modlitwy jest prawem też wiary, przeżywania wiary. A potem to jest przenoszone na nasze życie. Tak później żyjemy. Lex vitae, czyli prawo życia później. Ale zaczyna się od oddawania czci Bogu również w liturgii. Dzisiejsze, dzisiejsze święto też zachęca nas do tego, żebyśmy pomyśleli o tym, jak my, na mszy świętej, oddajemy cześć Bogu. Przychodzimy na każdą mszę świętą. Warto sobie uświadomić, do kogo przychodzimy. Czy przynosimy jakieś dary. Zauważmy, że kiedy przybyli, najpierw mieli radość. To jest taki można powiedzieć, zapach Boga. Zbliżyli się do Boga i Bóg napełnił ich radością, rozradowali się. Wtedy upadli na kolana, upadli na twarz, oddali pokłon. Po tym pokłonie oddali swoje dary: złoto, kadzidło i mirre. Z jednej strony te dary mogą opisywać pana Jezusa. Za kogo go uważają? Złoto uważają go za króla. W Kościele Wschodnim, też na ikonach, jeżeli jest kolor złoty, oznacza rzeczywistość, też taką królewską, boską. Kadzidło oznacza właśnie Boga, bo do Boga tak jak kadzidło do modlitwy. A mirra oznacza rany, cierpienie, mękę jakby zapowiada mękę krzyżową, przez którą będziemy uratowani od grzechów i otworzy się nam droga do nieba. To droga do zjednoczenia z Bogiem. Z drugiej strony, ci mędrcy mogą nas uczyć. Kiedy oddajemy pokłon, kiedy przychodzimy na przykład na mszę świętą, że nie powinniśmy przynosić pustych rąk. No nie do końca tak jest, że nic, co, nic nie mam, co mogę Ci ofiarować. No jestem czymś obdarowany przez Pana Boga. Pan Bóg nie czymś obdarował, żebym mógł ja z tych darów, które otrzymałem od Boga też obdarować Boga w tym sensie, że mogę mu coś ofiarować, dać przede wszystkim siebie. I co może oznaczać złoto? Coś cennego w naszym życiu, coś szczerego. Na przykład szczere uczynki, szczere e, też posiadanie czegoś, coś co naprawdę posiadam, coś co jest moje. E, coś co z, uważam za cenne. I to mogę ofiarować. No, kiedy na przykład jest tak zwana taca, jednym z przykazań jest dbanie o utrzymanie kościoła. Ileż to kościołów na Zachodzie się zamyka, burzy, sprzedaje, ponieważ ten, to przykazanie dbania o dobra materialne kościoła jakoś nie, nie, nie jest spełniane. W związku z tym dzisiaj warto tak sobie o tym też uświadomić, jak, jak dbam o utrzymywanie yy, właśnie budynków kościelnych czy w ogóle całej misji Kościoła, która też jest skierowana do ewangelizacji ad intra, czyli wobec tych, którzy już wiedzą, ale też ad extra, czyli wobec tych, którzy jeszcze nie wierzą, czyli wobec pogan. Tu z naszej strony jesteśmy zobowiązani do jakiegoś wsparcia. Judasz się zgorszył, mówił, jak to tyle pieniędzy przeznaczyć dla Jezusa, tam wylała tam Maria w domu Marty olejek z drogocennego nardu, który kosztował prawie że no 300 denarów, czyli 300 dni pracy. To jest coś okropnego. Tu można było oddać się jakimś biednym. Nie, biednych zawsze macie u siebie, a mnie nie zawsze. Więc taka, można powiedzieć, życzliwość wobec Pana Jezusa. Jest też pewnego rodzaju wyrazem wiary. Taka ofiara jest związana z wyrazem wiary. Druga rzecz to modlitwy. Modlitwy, które wyrażają właśnie w tej formie, e, właśnie kadzidła. Będziemy jutro zabierać z kościoła kadzidło, kredę. Kadzidło ma oznaczać naszą modlitwę, ma wypełnić ten Boży zapach nasze domy, zapach radości. Modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, pokoju, ale też będzie kreda, żeby naznaczyć na naszych drzwiach, że tutaj mieszkają ci, którzy chcą, aby Bóg im błogosławił. Też zapraszamy księdza, żeby nam pobłogosławił w imieniu Jezusa Chrystusa. I wreszcie trzecia rzecz, mirra, która oznacza cierpienie. Modlitwa połączona z cierpieniem nabiera mocy. Ta modlitwa ma moc, przemiany. Przemienia tego, który się modli, wtedy te cierpienia nie są marnowane, ale te, ta modlitwa z cierpieniami nabiera takiej mocy, nawet wręcz odkupieńczej, jak to pisał święty Paweł, że dopełniam udręk Chrystusowych swoimi cierpieniami, udręk Chrystusowych, którym jest Kościół. Kościół jest ciałem Chrystusa, więc współuczestniczymy w tym dziele ofiarowywania swoich cierpień dla zbawienia. Całego świata, czyli tych, których Pan Bóg na nas posyła. Więc też z drugiej strony nasze rany możemy Panu Bogu przedstawiać i kiedy przebaczamy, doświadczamy uzdrowienia. Kiedy darujemy Panu Bogu to wszystko, co nas boli, to On nas przemienia, to On też to przyczynia się to nie tylko do naszego zbawienia. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie. I po tym ofiarowaniu darów warto zobaczyć, że oni wrócili. Znaczy, zostali najpierw ob, też obdarowani radością, ale też pewnego rodzaju zdolnością przyjmowania natchnień. Tak jak Józef, święty Józef kierował się tym, co słyszał we śnie, tak też i oni we śnie dostali rozkaz, któremu byli posłuszni, i wrócili inną drogą nie poszli do Heroda, wrócili inną drogą do swojego domu. Ten dom, gdzie jest Pan Jezus i Maryja, to jest dom, który można nazwać kościołem. Oni wrócili z pewną wiadomością, że jest Mesjasz, że jest Król. Może też innym powiedzieli. Dali dobrą wiadomość. Ta przemiana ich życia mogła przyczynić się też do pewnego rodzaju przygotowania gruntu dla przyszłych ewangelizacji, które no, rozpoczęły się. Po posłaniu już apostołów i następców apostołów, tamte tereny też były ewangelizowane. Fatima to jest nazwa miasteczka, przy którym właśnie były te objawienia. Ktoś sprawdzał, że w całym świecie nie ma ani jednego miasta, które by się nazywało właśnie Fatima. A Fatima to jest imię córki Mahometa. A ta Fatima właśnie została. To miasteczko nazwane na cześć pewnej księżniczki, żony księcia tej krainy, która była wcześniej muzułmanką, ale jak wyszła za mąż za katolika, przyjęła wiarę katolicką i była bardzo pobożną kobietą. Na jej cześć właśnie książę założył takie miasto. Miasto nazwał jej imieniem. I to imię może być. Takim znakiem, że Maria chce, abyśmy głosili Jezusa Chrystusa, zanieśli Jezusa Chrystusa muzułmanom, kto strzelał do Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. Ali Achcha. Ali, muzułmanin, Turek, trzeba pamiętać, że w rodzinie, rodzinie Mahometa, był taki, który prześladował. Aiszę i żonę Mahometa. No i właśnie był to Ali. Alafici to są bardzo niebezpieczni często muzułmanie. Warto modlić się za nich właśnie w tym dniu, szczególnie kiedy modlimy się za narody, które jeszcze nie przyjęły Chrystusa jako swojego pana, jako Mesjasza. Muzułmanie uznają Jezusa jako proroka, ale nie uznają, że umarł na krzyżu. Że umarł za, za nasze grzechy, że w Jego ranach jest nasze uzdrowienie, jest też uz, uwolnienie od, od grzechu, że to jest baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Tam nie ma tej wiary. I w związku z tym warto im też głosić Chrystusa jako zbawiciela, jako pana, jako Boga, jako mesjasza, który przelał za wszystkich ludzi, również i za muzułmanów swoją krew. Moi drodzy, Niech ci mędrcy ze wschodu uczą nas takiej mądrości. Mądrości, która jest odczytywaniem, co oznacza to pragnienie we mnie Boga. Bo często człowiek się myli i myśli sobie, że szczęście będzie w realizacji na przykład pragnień zmysłowych, pragnień zaspokajania jakiejś relacji z drugim człowiekiem, że to oprę całe swoje szczęście na. Kimś, kim się zakocham, czy w jakimś przyjacielu, czy w jakiejś władzy, kimś, kto ma dużo pieniędzy. I potem są wielkie rozczarowania. Diabeł właśnie kusi nas do dobra, bo to wszystko wydaje się dobre, jest dobre często, ale nie trafiamy do celu. Jesteśmy szczęśliwi. Potem to się wszystko zamienia w jakieś nieszczęście, i dlatego warto prosić o taką mądrość. Żeby wybierać prawdziwe dobro, dobro, które prowadzi nas do Boga. Hamartia to znaczy po grecku grzech. A dosłownie, znaczy nie trafienie do celu. Człowiek wybiera dobro, chce być napełniony szczęściem, ale nie zauważa, że to Bóg jest tylko szczęściodajny. I kiedy omija Boga, to okazuje się, że trafia do piekła. Kończy się to nieszczęściem. Dlatego też. Święty Augustyn napisał pierwszy, na pierwszej stronie swoich wyznań bardzo piękne zdanie, w swoich wyznaniach, na pierwszej stronie. Stworzyłeś nas, panie, jako skierowanych ku sobie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki w tobie nie spocznie. I to poszukiwanie sensu może nas prowadzić do Boga. Edyta Stein, kiedy straciła wiarę. Szukała i w synagodze, i w kościele, w kościołach protestanckich, w zborach, ale w kościele katolickim zauważyła, że po skończonych nabożeństwach i modlitwach wspólnych ludzie zostawali na kolanach i rozmawiali z kimś, kto jest w tabernakulum. I potem odkryła, czytając pisma Świętej Teresy Zawilla, że to jest prawda. Tak, to jest prawda. I została katoliczką świętą męczennicą z Auschwitz. Tam została w pierwszej grupie Żydów, którzy wszyscy byli katolikami, ponieważ pierwsza grupa Żydów, która trafiła do Auschwitz, to byli sami katolicy. Między innymi były to siostry karmelitanki i Edyta Stein, jej rodzona siostra. Ale ona w tej ciemności już widziała Chrystusa. I zjednoczyła się z Chrystusem właśnie w tej męczeńskiej śmierci. Święty Jan od Krzyża, reformator karmelitanów, napisał m.in. takie zdanie: Pośród nocy idziemy na spotkanie źródła, tylko pragnienie jest nam światłem. Zapytajmy się, jakie są moje pragnienia? Czy rzeczywiście odczytuję w tych pragnieniach tych wszystkich najgłębszych moich pragnieniach, że to jest tak naprawdę podstawą, jest jedno pragnienie: pragnienie Boga, zjednoczenie się z Nim. Czy umiem je wiązać z Bogiem, że tak naprawdę moje serce pragnie Boga? Na to poszukiwanie Boga, oddawanie Mu czci i chwały, i wypełnienie swojego serca tych wszystkich pragnień, przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.